Gotowy? Tak. Skup się. Co to za kasa? To jest kasa od Fox Games? Żebyśmy dali dobrą recenzję? Nie. Pokaż tą kasę. Ile tej kasy dostałeś od Fox Games? Ania się z tobą kontaktowała bez mojej wiedzy? Pokaż. Ja nie mogę. Ile kasy? Wiesz co, synek, naprawdę. Ania, musimy pogadać poważnie. Dobra, moi drodzy, koniec żartów, słuchaj. Słuchaj sobie to do kieszeni. Witamy was w kolejnym odcinku Geek Factor Kids. Mówią do was Leon i Paweł. Dokładnie tak. Tu Leon Paweł znany również jako... Kaczmar. Kaczmar. O czym będziemy Leon dzisiaj mówić w dzisiejszym odcinku Geek Factor Kids? Dziennik Zagadkowa Podróż. Dokładnie. Dziennik Zagadkowa Podróż jest to, jakby powiedzieć, kontynuacja pewnej serii. Ty może pamiętasz kiedyś, jak poszliśmy na... Pamiętasz, ty kojarzysz tę polanę we Wrzeszczu, na którą czasami chodziliśmy sobie pograć w piłkę i pospacerować po lesie? Tak. Pamiętasz, jak kiedyś tam byliśmy i mama siedziała, rozwiązywała sobie taką książkę jakby pełną zagadek? Mhm. Dokładnie. To był Dziennik 29. Potem mieliśmy kolejną część dziennika, również taką grę książkową, czyli grę pełną zagadek. Teraz pojawiła się trzecia odsłona tej serii. Trzecia odsłona tej serii to jest Dziennik Zagadkowa Podróż. Jest to działająca na tej samej zasadzie praktycznie, no na podobnych, bardzo, bardzo podobnych zasadach gra książkowa, czyli taka gra, gdzie czytamy sobie historię, ale przy okazji rozwiązujemy różne zagadki. Tylko jest to gra skierowana głównie dla... Dzieci. Dla dzieci. Ile ty masz lat? 7. 7 lat. I jak ogólnie byś ocenił te zagadki, które tam widziałeś? Trudne były, nietrudne? Czasami łatwe, czasami trudne. Dobrze. Zaraz wam do tego dokładnie przejdziemy, natomiast dziennik generalnie jest czymś, co oczywiście dostaliśmy do właśnie zanalizowania, przedstawienia wam przez zrecenzowania przez wydawnictwo Fox Games, za co bardzo dziękujemy. Jest to coś, co mieliśmy okazję już dosyć szybko wyłapać, że może być fajne i dlatego można znaleźć nasze logo z tyłu, ponieważ objęliśmy wydanie tego naszym patronatem medialnym. I teraz sobie mogliśmy z Lonkiem już w taki prototyp, prototyp, to jest nazwijmy taki egzemplarz produkcyjny, mogliśmy sobie już pograć od jakiegoś czasu. No i może zaczniemy od wytłumaczenia, jak to działa, co ty na to? Mhm. Dobrze, więc teraz tak, słuchajcie, ponieważ generalnie książka ta opowiada wam historię. Historię, pamiętasz, jak się nazywały te dzieciaki? Bo już powiem szczerze, że trochę zapomniałem. Kazik, a drugi nie pamiętam. Kazik i Karolina. Kazik i Karolina. Pamiętasz, jak się nazywała ich wydra? Wydra. Wydra Hiacynta. Hiacynta, dokładnie tak. Więc tak, dzieci razem z wydrą Hiacyntą podróżują po świecie, żeby znaleźć swojego zgubionego, pamiętasz, co oni zgubili? Zagadroida. Zagadroida, dokładnie. To jest robot, który daje zagadki i my te zagadki z nim rozwiązujemy. I to jest taka historia, która jest opowiadana właśnie przez ileś tam rozdziałów i na każdym kroku dzieci dostają jakąś zagadkę gdzieś tam wysłaną od tego zagadroida, którą my razem z nimi rozwiązujemy po to, żeby ostatecznie dojść do końca. Nie będziemy oczywiście wam zdradzać żadnych szczegółów fabuły, co się dzieje ponad to, co właśnie teraz wam powiedzieliśmy. Jeśli chodzi o zagadki, pokażemy wam, jak to działa na przykładzie zupełnie pierwszej zagadki. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć. Więc teraz spójrzmy tutaj bliżej nieco i zobaczcie, na przykładzie zagadki numer 1, więc taki lekki spoiler jest, że przedstawimy wam zupełnie pierwszą zagadkę, która jest zagadką szkoleniową. Może się tak zdarzyć, że stwierdzicie, że nie chcecie tego wiedzieć, chcecie podejść do tego na własną rękę, śmiało możecie tak zrobić, ale na wszelki wypadek uznałem, że właśnie ta zagadka będzie najlepsza, żeby móc wam na niej pokazać, jak to działa. Generalnie, dostajecie zagadkę związaną z jakąś tutaj rzeczą, którą przed chwilą przeczytaliście, która jest w jakiś tam sposób najczęściej zobrazowana. Teraz tak, odpowiedzią na każdą zagadkę jest jakieś słowo. Może być to liczba, ale nawet ta liczba jest zapisana w formie słownej, czyli 5 typu p i ęć, prawda? Mhm. Dobra, pamiętasz takie rozwiązania? Tak. Dobra, no i teraz tak, jak to działa? Mamy tutaj treść zagadki i teraz zwróćcie uwagę na te dwa symbole w prawym górnym rogu każdej zagadki. Teraz możecie mieć wątpliwości, a możecie być pewni odpowiedzi. Jeżeli jesteście pewni odpowiedzi, próbujecie podać rozwiązanie. Zastanawiacie się, jakie słowo jest rozwiązaniem i wtedy na nie odpowiadacie. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, rozwiązaniem było mydło. No i teraz słowem, które odpowiada na zagadkę, jest mydło. Szukacie tego słowa na końcu książki w dziale, tutaj proszę, z rozwiązaniami. Te słowa, wszystkie słowa, które występują w dzienniku, są posegregowane alfabetycznie, więc jak znajdziecie słowo mydło, gdzie ono to jest? Tutaj. To teraz
bierzecie tę zakładkę, którą wycinacie tutaj z tyłu książki. Rozwiązanie. I rozwiązanie. Dziękuję, synku, bym się pomylił. Przykładacie to tak. Nie, to nie to. Mydło. Mydło. O. Mydło. Teraz widzicie, w tym miejscu umieszczacie słowo, które wydaje wam się, że jest rozwiązaniem. No i teraz patrzycie, jakie... Nie rób tak, bo będzie dźwięk za głośny. Jakie symbole znajdują się w tym oto miejscu? Patrzycie teraz na te symbole i wracacie teraz do zagadki, którą rozwiązujecie. Widzimy tutaj nutę i widzimy klucz. I wracamy do zagadki, mamy nutę i klucz. Oznacza to, że to jest prawidłowa odpowiedź, dobrze rozwiązaliśmy. Ale co się może zdarzyć, że nie znam od razu odpowiedzi? Wtedy musimy po co sięgnąć? Po na tą stronę i wtedy jak czegoś nie rozumiecie, to musicie dać numer zagadki, czyli 1 i... 1, to szukamy 1. Gdzie to jest? Pokażesz mi. Pokażesz wszystkim, tak? I teraz tak, numer zagadki mamy... 1. 1. Przykładamy numer zagadki do jedynki i patrzymy. I czytamy... Możesz to policzyć na palcach. Więc widzicie, zarówno rozwiązania, jak i podpowiedzi są skonstruowane tak, że w jednym rzędzie nigdy nic się nie odnosi do jednej rzeczy. To jest zrobione tak do jednej zagadki, to jest zrobione tak, żebyście nie mieli żadnych spoilerów. I dzięki tym zakładkom jesteście w stanie najpierw zdobyć podpowiedź, potem zdobyć rozwiązanie. Teraz generalnie tak szybko wam przelecę, że macie tutaj, poczekajcie najpierw, co zaraz zabiorę, żebyście tutaj mieli spoilery, zwróćcie uwagę, książka jest podzielona na rozdziały i teraz na końcu każdego rozdziału jest taka strona, która wam mówi, uwaga, na następnej stronie znajdziecie rozwiązania wszystkich rodzajów zagadek i tutaj je właśnie macie. Rotterdam. Dokładnie, dobra, Leon, to teraz już usiądź sobie wygodniej. I myślę, że pokrótce, tak dosłownie w parę minut, żebyśmy może powiedzieli, czy tobie się ta książka podobała? Tak, podobała. Lubiłeś w to grać ze mną? Tak. A dlaczego? Bo lubię spędzać czas z rodziną i w ogóle ta książka mi się podoba. Dokładnie, jest to, bardzo ci dziękuję, ja również lubię z tobą, twoja rodzina również lubi spędzać z tobą czas. Słuchajcie, jest to gra, która jest właśnie ukierunkowana na to, żeby rodzinnie sobie usiąść i właśnie porozwiązywać różne zagadki i wspólnie pogłówkować. Teraz to, co i moim zdaniem z tego zadania się wiązuje bardzo, bardzo dobrze. Teraz powiedz mi, co powiedziałeś wcześniej na temat tego, czy twoim zdaniem te zagadki były trudne czy łatwe? Łatwe. Łatwe? Łatwe? Ale mówiłeś, że chyba nie wszystkie. Łatwe. Nie, no mówiłeś, że nie, chyba nie wszystkie. Łatwe. Leon tylko już zapomniał, mówił, że niektóre były łatwe, niektóre były trudne. I teraz to jest tak, można na to spojrzeć dwojako, że z niektórymi zagadkami Leon nie miał żadnego problemu, ale niektóre już były takie, z którymi musiał trochę, że tak powiem, odpuścić i pozwolić mi to tak praktycznie rozwiązać, prawda? Tak. Pamiętasz taką jedną zagadkę z matematyką związaną? Tak, z tymi szczebelkami. A z tymi szczebelkami to akurat, o, to jest też coś. Niektóre zagadki są tutaj zrobione w taki sposób, że wymagają takiego trochę, są takie troszkę, nie uderzaj, wiesz, bo mikrofon to wtedy złapie. Są takie bardzo podchwytliwe, tak? Czyli nierozwiązanie nie jest oczywiste i trzeba trochę nad tym. Dzieci teraz nie mają czegoś takiego w sobie, prawda? To jest coś, co jakby, co dzieci, człowiek zdobywa z czasem, czyli umiejętność spojrzenia tak jakby pomiędzy wierszami. Dzieci interpretują pewne rzeczy, większość rzeczy dosłownie, dlatego z niektórymi zagadkami dzieci mają problem. Niektóre też były takie dosyć skomplikowane, jeśli chodzi na przykład o matematykę, tak? Ja z jedną zagadką, pamiętam, musiałem dosyć konkretnie chwilę sobie porozpisywać, żeby ustalić, jaka jest odpowiedź. Więc wiadomo, że takiego małorucha jak Leon może to być tym bardziej problem. Ale z kolei jest to o tyle też jakby plus, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, tak? Że ty na przykład będziesz gorszy może w matematyce na razie jeszcze, w tych takich trudnych matematycznych, ale była taka jedna zagadka z linami, pamiętam, gdzie trzeba było ustalić, która lina jest rozplątana i to od razu zobaczyłeś, która lina jest dobrze zawiązana, prawda? No, i to było chyba fajne, prawda? Więc właśnie, więc jest fajne to, że te zagadki są zróżnicowane, że niektóre dzieci rozwiążą sobie sami się tak fajnie poczują inne z innymi, pomogą im rodzice i wtedy rodzice się fajnie poczują. To jeszcze raz, poleciłbyś tę książkę swoim kolegom, koleżankom? Tak. Czemu? Jakbyś miał tak powiedzieć, ej, to grę, ty powiesz, ej, mam taką fajną grę w książce, Dziennik Zagadkowa Podróż. Moim zdaniem powinniście sobie kupić. I te dzieci by ci powiedziały, czemu, Leon? To co ty byś im powiedział? Powiedziałbym, że to też, jak nie umiesz czegoś rozwiązać, jak jakieś zagadki nie umiesz rozwiązać, to w
ta książka może ci pomóc. I w ogóle jest fajna i można czegoś się po drodze nauczyć. To jest prawda. A historia ci się ta opowiadała? Z Karolem i z Kazikiem i z Karoliną i z Hiacyntą? Tak. Podobała ci ta historia ogólnie jako historia? Tak. No właśnie, ja powiem szczerze, co do historii akurat tu mógłbym mieć taki jedyny... Znaczy to nie jest zarzut, tak? To nie jest na zasadzie... Historia była w porządku dla mnie, tak? Historia była po prostu w porządku. Ale była fajnym tłem dla tych różnych ciekawych zagadek, które mi się podobały, mówię, ze względu na to, że fajnie można było sobie pomóżdżyć i że były one dosyć zróżnicowane. A nawet w tych zagadkach, w których często gęsto Leon może sam nie do końca mógł sobie rozwiązać, fajne było też to, że sobie to czytaliśmy razem, prawda? Co dla ciebie jest fajne, bo w tym momencie ty akurat w szkole już tam zaczynasz konkretnie się uczyć czytać, prawda? I bardzo mocno nad tym pracujecie w szkole, żeby czytać, prawda? Lubisz czytanie? Czasami lubię. Czasami lubię. I zobaczcie teraz, jak on właśnie sobie radził na przykład z czytaniem czegoś takiego. Teraz będzie ujęcie, jak ja ciebie nagrywałem, jak czytałeś. Tu się marnie skończy. Się nad portem zapach. Morza, wiatru i przygód. Według Zagadroita kolejne zadanie czeka na nas właśnie tutaj, Karolina. Więc słuchajcie, więc macie teraz, mówię, nawet w ten sposób, tak? To jest nawet coś, bo tekst jest w miarę na tyle nieskomplikowany, że właśnie ktoś, kto dopiero zaczął tak naprawdę czytać, dopiero i tak sobie spokojnie z tym tekstem poradzi, więc nawet taką rolę może ta książka odegrać, że to jest po prostu coś, bo to jest coś, co nam nauczycielka Leona, która swoją drogą była też wychowawczynią Zosi w klasach 1-3, nam powtarzała i wtedy powtarza nam wszystkim rodzicom teraz na zebraniach, tak, żeby bardzo z dziećmi czytać po prostu, żeby jak najwięcej z nimi w domu czytać, bo to, co jest robione w szkole czy do szkoły, to nigdy nie jest, to zawsze będzie za mało, żeby naprawdę to czytanie nabrało płynności. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że bardzo ważne jest, żeby z dziećmi sobie czytać w domu różne inne ciekawe rzeczy i nawet w takim, mówię, nawet w takiej roli takie coś się bardzo dobrze sprawdzi, ta książka, dziennik Zagadkowa Podróż się bardzo dobrze w tym sprawdzi i bardzo gorąco mogę wam to polecić. Dobrze się bawimy rozwiązując zagadki. Fajnie się dzieci bawią czytając historię, poznając historię, prawda? A przy okazji można potrenować i potrenować ten mózg właśnie przy samych zagadkach, ale też chociażby umiejętność czytania. Więc my u nas to absolutnie zostaje w naszej kolekcji i będziemy sobie do tego co jakiś czas wracać, prawda? Tak. Tak? Tak. Tak, powiedz głośno, że tak. Tak! Dobra. No to co, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć do kamery a propos tej książki? Dobranoc. A propos książki. A propos książki, to jest bardzo fajne. Dobrze. To ja jakby nie przekupowałem, że tak powiem, żeby nie było. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy raz jeszcze wymysłu Fox Games za przekazanie nam tej książki. Mam nadzieję, że się wszyscy będziecie dobrze bawić. My bardzo gorąco to polecamy. I mówili dla was Geek Factor Kids. Z Leonem. I Kaczmarem. Dziękuję wam bardzo za zobaczenia w tych odcinkach. Zapraszamy was do... Nagrywania, subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do grania i oglądania. Tak jest, dziękujemy bardzo, zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Dobranoc i pa! Pa, pa! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.